wyniki generalnie za rok 2011 oczywiście znamy, ale najpierw to ogłosimy naszym akcjonariuszom. I oczywiście mogę tu przybliżenie powiedzieć, że były zgodne z naszą prognozą, którą żeśmy ogłosili w grudniu. Natomiast jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy, tu nie ma wątpliwości, że jako zarząd będziemy rekomendowali godziwą dywidendę dla akcjonariuszy. Te deklarowane wstępnie 30%, czyli licząc na wprost, to jest 3,4 miliarda, więc tak prawie 18 zł na akcję. Na tak dobry wynik składają się praktycznie trzy elementy. To jest zysk operacyjny, więc faktycznie wynikający z produkcji miedzi. Drugi to jest element hedgingu i kwestii związanych z różnicami kursowymi, bo jak Państwo wiecie, my sprzedajemy to głównie w strefie dolarowej. No i trzeci element, który jest również ważny, to są dezinwestycje, czyli te przychody, które są ze sprzedaży naszych udziałów w Polkomtelu, jak i Dialogu. Suma tych elementów, czyli zysku operacyjnego, dezinwestycji i różnic kursowych i hedgingu, daje właśnie tą kwotę ponad 11 miliardów.